bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, wnoszę o przerwę i Konwent Seniorów, aby rozważyć przeniesienie tego punktu na kolejne posiedzenie. Dlaczego? Otóż, gdy pan minister Kwiatkowski pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, ktoś wpadł na fatalny pomysł, aby powołać na prezesa sądu w Gdańsku pana Ryszarda Milewskiego. To za pana czasów to się stało. Wówczas pana dawni koledzy z AWS-u napisali do pana list, którego malutki fragmencik zacytuję. Panie ministrze, jesteśmy rówieśnikami. Kiedy pełnił pan funkcję asystenta Jerzego Buzka, tysiące szeregowych młodych AWS-iaków widziało w panu utalentowanego i odważnego polityka przyszłości. Jeśli nominacje, o której poinformował mnie dziś mój kolega, są faktem, a pan jej nie zatrzyma, to okaże się, że wszyscy się myliliśmy. Wówczas jeszcze nikt, poza tymi ludźmi, którzy wtedy pisali, nie znał szerzej pana sędziego Ryszarda Milewskiego, ale zastrzeżenia poważne w Sopocie, w Trójmieście już do tej osoby były. Pan nie zapobiegł tej nominacji. Jak się to skończyło i że to jest ten słynny sędzia na telefon, dziś już wiemy wszyscy. Nie wyobrażam sobie, aby przy tak poważnych zastrzeżeniach, jakie zostały w tym momencie sformułowane, moglibyśmy głosować nad tą kandydaturą, a państwa pośpiech w tej sprawie jest wręcz zatrważający.